Krzyknijmy: nie dla Roszczeń! 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 Teraz o głos i kilka słów prawdy poproszę redaktora Krzysztofa Lecha Łukrzy. Zapraszam. Czołem Wielkiej Polsce! Proszę Państwa, kiedy dowiedziałem się o czymś takim jak bezspadkowe roszczenia żydowskie, myślałem, że śnię. Absurd tej sytuacji jest tak duży, że nikomu pewnie z nas wcześniej nie przyszłoby to do głowy, a jednak to nie jest żart, to nie jest sen. To jest rzeczywistość. I nasz naród, który tyle wycierpiał, nasz naród, który wobec tej hekatomby, tych straszliwych zniszczeń materialnych i duchowych, tak wspaniale się zachował, pomagał Żydom. Przecież Polacy to najsprawiedliwszy naród wśród narodów świata. I teraz ten naród musi znosić takie obelgi jak bezspadkowe roszczenia żydowskie. Nigdy nie będzie na to naszej zgody. Proszę Państwa, jesteśmy pod ambasadą amerykańską. Nie przyszło mi zabrać głosu pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, ale kto wie, może tutaj jest właśnie na herbatce, może tam dostają nasi decydenci jakieś wytyczne. Być może jak ktoś tutaj krzyczy, klęczą na kolana. Proszę Państwa, ostatnio rządzący przestraszyli się rosnącego oporu społecznego i coś tam przebąkują o legislacji. Być może będzie jakaś ustawa, zobaczymy, jak zachowają się wobec projektu ustawy, który tutaj już był omawiany. Ale przecież my pamiętamy, jak rząd polski zachowywał się w przypadku ustawy, nowelizacji ustawy o IPN, wobec prawa, które miało chronić prawdę, które miało chronić naszą historię i nasze dobre imię. Na początku mówili, że ani kroku w tył, jak się skończyło, widzieliśmy. Mieli czelność tę haniebną rejteradę pokazywać jako sukces dyplomatyczny. Ale my nie damy się oszukać i dlatego niech nie skończy się ogromny opór społeczny przeciwko ustawie 447, przeciwko bezspadkowym roszczeniom żydowskim tylko na tej manifestacji. Mam nadzieję, że widzimy jakiś początek nowo powstającego ruchu społecznego, który być może, kiedy przyjdzie na to czas, weźmie sprawę w swoje ręce i odnowi oblicze Polski. Proszę Państwa, ostatnie słowo, bo jestem tutaj jako przedstawiciel mediów. Jakże ważne jest, żeby wspierać media. Wielokrotnie, być może ktoś tutaj z Państwa mnie zna z audycji, gdzie wielokrotnie zapraszałem Państwa na ten marsz. Być może kilka osób nawet przekonałem, bardzo bym się cieszył. Należy wspierać niezależny obieg informacji. Jak dobrze, że grupa zapaleńców, parę dosłownie osób zebrało się w różne grupki i tworzą media, mówią prawdę, nie boją się fałszywych oskarżeń o mowę nienawiści, jakiś rzekomy antysemityzm. Proszę o brawa dla wszystkich ludzi mediów, niezależnego obiegu informacji. Ostatnia rzecz. Przyjdzie czas, że nasi przeciwnicy, nasi wrogowie zorientują się, że bez mediów, bez niezależnego obiegu informacji nie będzie takich protestów. I przyjdzie czas, że będą chcieli rozprawić się ostatecznie. I tutaj apel do Państwa na przyszłość. Jeżeli tylko podniosą rękę na niezależne, co właściwie już się dzieje, ale jeżeli będą chcieli ostatecznie zniszczyć niezależny obieg informacji, musimy tutaj jeszcze raz tak samo tłumnie, a może jeszcze bardziej tłumnie się zgromadzić i powiedzieć: wara, wara,
od mediów, od niezależnego biegu informacji. Nie ma naszej zgody na to, żeby niszczyć dzisiaj prawdziwe media w Polsce, niezależne media, ale niezależne nie z nazwy, prawdziwie niezależne, bo nikt nie mówi nam, co mamy myśleć, nikt nie nakazuje nam, co mamy państwu mówić. Mówimy prawdę i zawsze do końca będziemy tak robić. Proszę państwa, apel, ostatni apel, podziękowania, że państwo przyszliście. Jeżeli ktoś z państwa tego nie robi, proszę, kiedy przyjedziecie do domu, kiedy przyjdziecie do domu, wpłaćcie złotówkę, 2 złote, 5 złotych, stały przelew na jakiekolwiek medium internetowe. Każdy ma, z nas ma jakieś wybraną stację, kanał, blogera, kogokolwiek. Czy to w Real24, czy Media Narodowe, czy Piotrka Korczarowskiego, który robi wspaniałą robotę, czy Tak TV, czy Jacek Międlar teraz też zakłada w prawo.tv. I Ator oczywiście, który też... Iskier TV, tutaj podpowiada Michał Mudgrabia. Proszę państwa, weźmy sobie ten apel do serca. Bez informacji, bez prawdy, tutaj nie byłoby aż tyle ludzi. Byłaby nas garstka. I oni chcą, żeby była nas garstka. Ale nie damy się systemowi. Nie damy się i w tym przypadku, i w innych. Obronimy Polskę. Wierzę, że nadejdzie triumf prawdy piękna i dobra. Triumf nadejdzie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Dziękujemy, brawami i brawo!